Mit o Heraklesie, część pierwsza. Żaden z bohaterów mitologii greckiej, choć znamienitych i znakomitych w niej nie brakło, nie dokonał tylu sławnych czynów, co Herakles w mitologii rzymskiej, nazwany Herkulesem. Był on zrodzony, jak każdy z greckich mitycznych herosów, ze związku Boga z kobietą śmiertelną. I jak każdy z greckich herosów, również Herakles odznaczał się nieprzeciętną urodą, męstwem, a nade wszystko niezwykłą siłą, dzięki której mógł osiągać wspaniałe sukcesy i zwycięstwa. Ta siła była także przyczyną wielu jego nieszczęść, gdy wpadał w gniew. Herakles był synem Zeusa, najwyższego boga Greków i Alkmeny, królowej Teb, pochodzącej ze sławnego rodu Perseusza. Kiedy miał urodzić się Herakles, Zeus ogłosił na Radzie Bogów, że swego syna ze związku z Alkmeną jako pierwszego wnuka Perseusza uczyni władcą Argos, stolicy Argolidy. Wówczas między Herą, żoną Zeusa, najpotężniejszą z bogiń, która Alkmenie zazdrościła zaszczytów, a władcą na Olimpie, doszło do kłótni. Kierowana uczuciem zemsty Hera opóźniła przyjście na świat syna Alkmeny. Następnie udała się do Myken, miasta w Argolidzie, gdzie przyspieszyła urodziny innego wnuka Perseusza, zwanego Erysteuszem, który nie był synem Zeusa. Hera wkrótce po urodzeniu się Heraklesa posłała dwa węże, które miały go uśmiercić, ale mały bohater zdołał je udusić. Heraklesa w młodości uczyli mądrości i rzemiosła wojennego najlepsi mistrzowie. Najwybitniejszym z nich był centaur Chiron. Chociaż centaury, plemię dzikich istot, pół ludzi, pół koni, żyły z rozbojów i nie cieszyły się dobrą sławą, Chirona dla wielu jego cnót otaczano powszechną czcią. Pewnego dnia Herakles, wracając z polowania, spotkał na skrzyżowaniu dróg dwie kobiety. Pierwsza z nich, Rozkosz, obiecała mu wszelkie radości i rozkosze życia, jeżeli pójdzie za nią. Druga, Cnota, mówiła mu o pełnej trudów i niebezpieczeństw w drodze, która prowadzić go będzie do wiecznej chwały i nieśmiertelności. Herakles obrał drogę Cnoty. Minęło kilka lat. Porywczy Herakles w szale zesłanym nań przez Herę zabił żony i dzieci. Zgodnie z wyrokiem delfickiej wyroczni, dla oczyszczenia się ze zbrodni, Herakles musiał iść na służbę do króla Myken Erysteusza i wykonać na jego polecenia 12 słynnych prac. Erysteusz polecił Heraklesowi przynieść skórę lwa z Nemei. To było pierwsze zadanie. Była to groźna bestia, żyjąca na zboczach skał argolickich i w dolinie Nemei. Miała tak grubą skórę, że nie mogły jej przebić żadne pociski. Bestia pustoszyła pola i porywała bydło. Początkowo Herakles próbował zabić lwa strzałami z łuku, jednak gruba skóra chroniła bestię jak pancerz przed zranieniem. Wówczas Herakles zaatakował lwa maczugą i złamał ją na jego łbie. Oszołomiony przez chwilę lew schronił się do jamy. Tam go dopadł Herakles i udusił po stoczeniu straszliwej walki. Ze skóry zabitej bestii Herakles sporządził sobie okrycie, które chroniło go zarówno przed zimnem, jak i przed pociskami wrogów. Następnie Erysteusz rozkazał Heraklesowi zabić hydrę lernejską znad jeziora Lerne, potwora o ciele węża, pożerającego ludzi i niszczącego plony. Potwór miał 9 łbów, z których środkowy był nieśmiertelny, pozostałe po odcięciu odrastały, po 2 w miejsce jednego. Herakles pokonał potwora przy pomocy przyjaciela, pasterza Iolaosa. Gdy sam odrąbywał hydrze kolejno po 1 z 8 łbów, Iolaos przypalał żagwią krwawiącą jeszcze ranę. W ten sposób łby nie mogły potworowi odrastać. Na koniec bohater odciął hydrze środkową, nieśmiertelną paszczę, zakopał ją w ziemi i przywalił ogromnym odłamem skały, po czym rozciął cielsko potwora
i w jego żółci zatruł groty swoich strzał. Na malowniczych stokach Arkadii, górzystej krainy na Peloponezie, przebywała łania cerynejska, ulubione zwierzę córki Zeusa Artemidy, bogini świata zwierzęcego i roślinnego. Łania miała złote poroże, spiżowe nogi i srebrne racice. Łanię tę Erysteusz rozkazał Heraklesowi przynieść żywą do Myken. Z tego powodu nasz bohater, nie mogąc jej ani zabić, ani zranić, był zmuszony przez długi czas gonić za nią po wielu krajach. Wreszcie dopadł ją w chwili, gdy zmęczona pogonią piła wodę ze źródła górskiego. Schwytane zwierzę Herakles zaniósł na zamek w Mykenach. Mit o Heraklesie, część druga. Herakles nie zdołał jeszcze wypocząć po trudach wyprawy po łanię cerynejską, gdy otrzymał od Erysteusza nowe zadanie. Ma schwytać dzika, olbrzyma, który żyje w lasach góry Erymantos w Arkadii, zagrażając ludziom, pustosząc pola. Ma dostarczyć go żywego do Myken. Było to zimą. Herakles wypłoszył dzika z kryjówki i tak długo gonił go po głębokim śniegu, aż dzik opadł z sił. Dzięki temu bohater mógł go obezwładnić i zanieść żywego do Myken. Kiedy Herakles przybył do pałacu i zdjął z ramion dzika, Erysteusz, przerażony widokiem potwora, schował się do wielkiego dzbana. Król Elidy, Augiasz, był synem Heliosa, boga słońca. Augiasz posiadał nieprzebrane stada koni i bydła. Samych wołów miał 3000. W stajniach królewskich, nieuprzątanych od wielu lat, nagromadziła się olbrzymia ilość nawozu. Erysteusz polecił Heraklesowi oczyścić je w ciągu jednego dnia. Herakles, nie namyślając się długo, rozkopał ziemię przed stajniami i zbudował kanał, skierowując i przepuszczając nim wody płynące w pobliżu górskiej rzeki Alfeios. W ten sposób rwący strumień uniósł ze sobą wszystkie nieczystości stajen w ciągu kilku godzin. Tym razem z rozkazu Erysteusza wyruszył Herakles nad jezioro Stymfalos w Arkadii, by wytępić okrutne ptaki, potwory o żelaznych dziobach i pazurach. Gnieździły się one w gniazdach skalnych nad jeziorem, a żywiły się mięsem ludzkim. Gdy Herakles przybył nad jezioro Stymfalos, nie mógł początkowo znaleźć złowieszczych ptaków, ponieważ kryły się one w lesie. Dopiero przy pomocy cudownych grzechotek przyniesionych przez opiekuńczą Atenę wypłoszył ptaki z gęstwiny. Przerażone straszydła unosiły się nad jeziorem, a Herakles tymczasem zabijał je celnymi strzałami. Erysteusz, rozgniewany ciągłymi sukcesami Heraklesa, zażądał, by udał się on na Kretę, odnalazł i dostarczył mu byka olbrzyma, który czynił dotkliwe szkody, pustosząc pola i atakując ludzi. Byka na Kretę posłał brat Zeusa, Posejdon, który panował nad morzami i któremu podlegały wszystkie wyspy. Herakles po stoczeniu walki zdołał byka obezwładnić. Ujarzmioną bestię Herakles zaniósł na plecach na dwór Erysteusza do Myken, wykonując pomyślnie również i to zadanie. Z kolei Erysteusz posłał Heraklesa po czwórkę cudownych rumaków do Tracji, krainy na Półwyspie Bałkańskim, do króla Diomedesa, syna boga krwawej wojny, Aresa i nimfy tesalskiej Kyreny. Okrutny Diomedes żywił swoje rumaki mięsem przybywających do niego cudzoziemców. Herakles zabił okrutnika i przyprowadził konie Erysteuszowi. Wypuszczone na wolność rumaki zostały pożarte przez dzikie zwierzęta u stóp Olimpu, siedziby bogów. Amazonki, wojownicze kobiety wywodzące się od Aresa i nimfy Harmonii, zamieszkiwały wybrzeża Morza Czarnego. Erysteusz zażądał od Heraklesa przyniesienia cudownego pasa królowej Amazonek Hipolity,
pasa, jaki otrzymała w darze od swojego ojca, boga Aresa. Herakles wsiadł na okręt i po wielu przygodach przybył do kraju Amazonek. Tam, po zaciętej walce, zabił Hipolitę, zabrał jej pas i dostarczył go Erysteuszowi. Mit o Heraklesie, część trzecia. Nie zaznawszy odpoczynku, Herakles na polecenie Erysteusza udał się na małą wyspę Erytheję, położoną na Morzu Śródziemnym, niedaleko wybrzeży Hiszpanii. Na wyspie tej mieszkał Gerion, olbrzym potwór o trzech zrośniętych tułowiach i głowach. Był on właścicielem stada wołów, które zapragnął mieć Erysteusz. Woły strzeżono dniem i nocą. Herakles, poszukując tej wyspy, dopłynął do oceanu. Tam z pomocą Zeusa na pograniczu Europy i Afryki ustawił naprzeciw siebie dwa potężne cyple skalne, które w nawiązaniu do mitu nazywano słupami Herkulesa, dzisiejsze Gibraltar i Ceuta. Wreszcie odnalazł wyspę Erytheję. Po zabiciu strażników pędził woły na wybrzeże. Tam zaatakował go Gerion. Herakles zabił go po zaciętej walce. W drodze powrotnej na Heraklesa napadł ze swymi żołnierzami król Sycylii. Wówczas Herakles zwrócił się o pomoc do Zeusa. Władca bogów i ludzi zrzucił z Olimpu potężne kamienie, zabijając i raniąc napastników, a ratując syna. Wiele jeszcze niebezpiecznych przygód spotkało Heraklesa, zanim woły przypędził do Myken. Z rozkazu Erysteusza Herakles udał się na zachodni kraniec świata w poszukiwaniu ogrodu, w którym jabłonie rodziły złote jabłka. Tajemnic wejścia do ogrodu strzegły Hesperydy, córki tytana Atlasa. Jedna z Hesperyd pośpieszyła Heraklesowi z życzliwą radą. Herakles skorzystał z tej rady. Odnalazł Atlasa, skazanego przez Zeusa na wieczne podtrzymywanie sklepienia niebieskiego. Tytan wskazał drogę do ogrodu. Podążając tą drogą, Herakles dotarł do ogrodu. Gdy opowiedział Hesperydom swoje dzieje, były one tak wzruszone, że ofiarowały mu 3 złote jabłka. Herakles zaniósł je Erysteuszowi. Na zakończenie swej pokuty Herakles musiał wykonać najtrudniejszą wszakże pracę. Przyprowadzić do Myken Cerbera, trzygłowego psa strzegącego wejścia do Hadesu, podziemnego świata zmarłych. Herakles został tam zaprowadzony przez boga Hermesa, przewodnika dusz zdążających do Hadesu. Gdy wszedł do podziemi, natychmiast uchwycił potwora za 2 łby, ścisnął mu gardła, a po obezwładnieniu związał go i zaniósł Erysteuszowi. Król i dworzanie na widok potwora uciekli w popłochu. Uwolniony z pęt Cerber szybko zniknął w ciemnościach podziemi. Herakles, oswobodzony wreszcie spod władzy Erysteusza, udał się na Kaukaz, by uwolnić tam od okrutnej męki tytana Prometeusza, dobroczyńcę ludzkości. To on, Prometeusz, skradł z Olimpu ogień, by mogli zeń korzystać ludzie. Rozgniewany władca bogów kazał go za to przykuć do skały, a orzeł wyszarpywał mu odrastającą wciąż wątrobę. Po uwolnieniu Prometeusza Herakles został napadnięty i pochwycony w niewolę przez korsarzy. Sprzedany przez nich królowej Lidii, Omfale, przebywał u niej na służbie przez 3 lata. Odziany w niewieście szaty, musiał wykonywać prace kobiece. Gdy wreszcie odzyskał wolność, poślubił królewnę, córkę króla Kalidonu, Dejanirę. W czasie przeprawy przez rzekę Dejanirę usiłował porwać centaur Nessos. Herakles zabił go zatrutą strzałą. Przed śmiercią centaur zapewnił Dejanirę, że jego krew, jeśli przesyci nią koszulę męża, przywróci jej w razie potrzeby jego miłość. Wkrótce potem zazdrosna Dejanira posłała mężowi koszulę, którą przedtem przesyciła krwią centaura. Sądziła bowiem, że jest to eliksir miłosny.
Gdy Herakles włożył ją, zatruta jadem krew centaura wsiąkła w ciało, wywołując okrutne cierpienia i męczarnie bohatera. Tak okrutną była zemsta centaura. Nie mogąc już znieść męczarni, Herakles rozkazał zanieść się na szczyt wysokiej góry, gdzie wzniesiono stos pogrzebowy. Zeus zapalił stos uderzeniem gromu. Bohater ostatkiem sił wszedł w płomienie. Wówczas ukazała się, jak mityczna wieść opowiada, srebrzysta chmura i uniosła Heraklesa na Olimp. Tam Zeus obdarzył go nieśmiertelnością. Hera również uległa w końcu bohaterstwu i szlachetności Heraklesa i łaskawie oddała mu za żonę swą córkę Hebę, boginię wiecznej młodości. Herakles był zawsze ulubionym bohaterem starożytnych Greków. Ku jego czci wznoszono posągi, świątynie i ołtarze. Śpiewano o nim pieśni i urządzano igrzyska. Był on dla ludu greckiego nie tylko uosobieniem siły, męstwa i bohaterstwa, ale także pracowitości, trudu i wytrwałości. Takim także z mitologii greckiej wszedł do literatury, poezji, rzeźby i malarstwa innych narodów. Również i do naszej kultury, związanej w przeszłości z kulturą antyczną.